Siemano widzowie, jestem skitrany w miejscu, w którym mam schowaną moją broń. W sumie już nie wiem, czy w ogóle tutaj cokolwiek zostało z tej broni. Są jedynie naboje, ale nawet niepotrzebne, bo ja mam zupełnie inną broń. Ale chowam się tutaj, ponieważ to, co się wydarzyło wczoraj i to, co się tutaj po mojej chacie wyprawia, to jest głowa mała. To jest głowa mała i ja w ogóle jestem przerażony. Co prawda, od wczoraj i od tamtego momentu nie słyszałem już następnych stuków ani żadnych głosów w moim, jakichś tam, nie wiem, tupania i innych takich rzeczy w domu nie słyszałem, ale nadal się boję wychylać stąd, z tego miejsca. No, schowałem się tutaj i nie wiem, no już w końcu muszę wyjść, no bo przecież tutaj nie mogę siedzieć cały czas, ale jest to naprawdę mocno dziwne. Nie wiem tutaj nie o co chodzi, ale chyba to, co mówił Dave a propos właśnie tego jakiegoś X-a, no może to mieć naprawdę jakieś, że tak powiem, rację bytu faktycznie, no bo faktycznie ktoś tutaj u mnie był, ktoś, jakieś bardzo dziwne stworzenie, ktoś tu się zachowywał totalnie dziwnie i myślę, że ten X jest całkiem jakby prawdopodobny. Poza tym, ja rzuciło mi się w oczy, że na Palionowie pojawiają się w różnych miejscach X-y i nie wiem, o co chodzi z tymi X-ami, nie wiem, dlaczego w różnych miejscach na Palionowie są takie X-y, ale faktycznie zauważyłem, że gdzieś są. Poza tym pisaliście mi w komentarzach również, że faktycznie jest jakiś X, więc no to też musi mieć jakieś znaczenie. Widzicie, tam jest na przykład X, widzicie to? No i takie X-y ja na przykład widuję tutaj właśnie na tym Palionowie i totalnie nie wiem, o co chodzi z tymi X-ami, nie? Jest to mocno podejrzane, więc mi się wydaje, że musimy się przygotować na to, że jest tutaj ktoś, kto faktycznie tym... Albo ktoś przebiera się za tego X-a i po prostu nas tutaj straszy i terroryzuje, albo to jest jakaś nowa osoba. Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia. Dla mnie to jest totalnie nowe. Niektórzy to już tutaj z tego, co słyszałem, walczą z tym już kilka dni. Ja tak naprawdę jestem tutaj drugi dzień, bo miałem inne rzeczy na głowie, swoją drogą właśnie, a propos innych rzeczy na głowie, widzowie, to was serdecznie zapraszam na mój drugi kanał, Szczypson Plus, ponieważ tam również są odcinki i również bardzo was serdecznie zapraszam na serwer Kidowice. Tutaj macie IP, jeżeli nie zapomnę wkleić, a jeżeli zapomnę, to po prostu kidowice.pl i możecie wbić na serwer, który jest mój i Dave'a, i tam możecie wbić, pograć sobie razem z nami i pograć sobie po prostu z innymi naszymi widzami, czyli możecie między sobą coś tam sobie pograć. Przede wszystkim na samym starcie jest jeden tryb, jeden blok, to się nazywa ten tryb. Odcinki z jednego bloka będą w przyszłym tygodniu na moim kanale, jak i na kanale Dave'a, więc serdecznie zapraszam na Dave Games i Szczypson Plus, ponieważ tam te filmy będą się pojawiać, więc myślę, że warto śledzić i być na bieżąco, ponieważ naprawdę fajne rzeczy się dzieją. No i co najważniejsze, będziecie mogli zagrać razem z nami i będą bardzo fajne rzeczy, no więc polecam i zachęcam do tego, żeby tam wbić. Dobra, słuchajcie, muszę spotkać się z Dave'em, ponieważ on jako pierwszy zaczął mi gadać o tym X-ie, więc wydaje mi się, że on będzie coś niecoś na ten temat wiedział. Dobra, idziemy tak, czy on będzie u siebie na... O! Dzień dobry. O! Słuchaj, o, kogo my co? Tu mamy? Dzień dobry, witam panowie. Pan X! Jaki pan X? Szybson, czy pan X już do ciebie mówi, co? Ale o co wam chodzi? Ja właśnie przyszedłem rozmawiać w tym temacie, bo mi coś po domu łaziło wczoraj. Ludność Palionowa. Ale to nie ja, no co wy gadacie? Oczywiście, że to ty. Mamy dowody. Jakie? No to proszę bardzo, wyskakuj z dowodu. Pan X pojawiał się, jak byli wszyscy, ale nie było ciebie. No właśnie. No dobra, ale... na pewno ty. Ale no mnie nie było teraz kilka dni, bo ja miałem inne rzeczy na głowie, ale to naprawdę nie jestem ja, panowie. Ach, tak, miałem inne rzeczy na głowie, kurde. Ale słuchaj, na Palionowie nie dwa lata dziennie jesteś. Słuchaj, pamiętasz, jak wczoraj byłeś u mnie i mówisz mi o tym, jak się cię wyśmiałem? Tak. Przyznaję rację, coś jest na rzeczy, ponieważ chwilę po tym, jak ty wyszedłeś ode mnie z domu, słyszałem, że mi tak, coś tam potupało przed domem, coś w środku uderzyło, później mi walił w drzwi, wszedł do domu, no i kurde, nie wiem, biegał mi po chacie. Ja go nie widziałem, ale słyszałem go i to na pewno był on, więc i to nie mogę być ja. No, czyli to ty. Ale jest podejrzane. To jest on. Czemu to jest podejrzane? O co wam chodzi? Nagle mówił, że nie ma czegoś takiego jak Pan X, a jak już teraz mówimy, że... No to nagle jest, nie? No tu pało, stukotało, tu pało. Ale panowie, tak było, no. No, tak, 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 takie bajki to sobie wciskaj, kurde, komuś innemu, jesteś X-em. Nie jestem X-em. Znajdziemy na to dowód. Znajdziemy na to dowód. Nie jestem X-em. Będziesz miał problem. Wszyscy wiemy. Widzisz ten kwiatek? No, ja go zbudowałem. No widzisz. No i ten kwiatek, widzisz, ma tutaj taką łodygę, nie? No. I ty właśnie jesteś tą łodygą, a próbujesz nam mówić, że nie jesteś kwiatkiem, stary. Co? Jesteś kwiatkiem. Ja nie mogę. Jesteś kwiatkiem, czyli jesteś X-em, czyli jesteś zły, czyli trzeba cię wydalić. Ale ja już to wiedziałem od samego początku, że coś tu nie gra, nie, jak już mnie okradł na auto, to już wtedy mówię. Co? Nie. To już nie mówię, będziemy coś tu jest taki nie oszczerst. Tak. Ty, ja chciałem tylko zaznaczyć, że to ty mnie oszukałeś na samochód, bo zapłaciłem ci ogromne pieniądze i dostałem karton na kółkach. Już nie wracajmy do tego, bo to już... Przygotujemy dowody, idziemy do Iwo do domu, przygotujemy dowody. Aha, tak. Aha, i że... Jeszcze się doigrasz! Aha, jeszcze będziecie do mnie strzelać, ta?
Nie, no dobra, to ja myślę... Nie, dobra, widzowie, ja myślałem, że ja tutaj jakby będę mógł zaczerpnąć rady przyjaciół, a ja jestem perfidnie oskarżany o to, że jestem X-em. Widzowie, słyszeliście, co się działo wczoraj i nie mogę to ja być tym X-em. Ale dobra, znajdę dowody na to, że tym X-em nie jestem i jakoś ich przekonam do tego, z tym, że właśnie nawet nie wiem, jakie dowody znaleźć. Ja powinienem, myślę, że powinienem, coraz bardziej się na to zastanawiam, że powinienem zostać detektywem tutaj na tym Palionowie i po prostu postarać się odnaleźć, kto tak naprawdę jest tym X-em, bo ktoś nim musi być. Albo to jest jakaś nowa postać, albo ktoś za nią przebiera, tylko jeżeli oni mówią, że wszyscy byli już jakby przy nim w momencie, kiedy był X i że to nie może być jakby któryś z nas, tylko to musi być jakaś nowa postać, albo ja, no bo tylko ze mną jeszcze był taki przypał, że nie widzieli X-a będąc ze mną, no to tutaj jakby... No nie wiem, widzowie, co mam myśleć. Dobra, czekajcie, wejdźmy, zobaczmy tutaj tego X-a, bo ten X mnie tutaj fascynuje. Ja już go widziałem ileś razy i po prostu on mnie zastanawia. Mamy tak, czy jest tu gdzieś jakiś ślad, który by coś wskazywał, czy coś takiego? Kurczę, tutaj nic nie ma, ale ciekawe, czy są gdzieś jakieś inne X. Ja widziałem, że tu gdzieś był chyba jeszcze X na tym. O, tu jest X właśnie. To widziałem te dwa X-y. No i chyba to są wszystkie. Nie widziałem już żadnych innych X-ów. To są tylko te dwa, które widziałem. No ale gdzieś na pewno jeszcze... O, tu jest jeszcze, patrz. No nie wiem, no to wszystko wskazuje na ratusz. To tak jakby to był tata hejtera, nie? A nie, że ja. No dlaczego ja jestem oskarżony o to? To jest w ogóle mega niesprawiedliwe. Dobra, to są dwa X-y, które widziałem. No nic, będę musiał się tym zająć jako detektyw. Muszę się nad tym porządnie zastanowić. Muszę się do tego przygotować, bo to nie jest prosta sprawa. Tu zaczynają być takie rzeczy, że po prostu trzeba się nad tym skupić i przygotować na to, żeby jednak tym detektywem być troszkę lepszym niż się było, niż myślałem, że będę. No po prostu jakby trzeba się do tego lepiej przygotować. I teraz tak, co ja bym potrzebował jako detektyw? Może zróbmy sobie listę takich rzeczy, które potrzebuje detektyw, co by mi się naprawdę bardzo przydały. Jakąś książkę bym potrzebował. Książki. Ja tu miałem chyba puste. Nie tu, tu też nie. Tu są, zenchantowane. Ej, gdzieś miałem puste książki. Wiecie, tu nie. O nie, ja już to wszystko gdzieś pochowałem, bo ja tutaj widzicie po... O, dobra, tu są jakieś książki. Instrukcja. Dobra, to jest chyba czysta. Dobra, jest czysta, okej. Co potrzebuje... buje detektyw. Ktyw. Dobra, co potrzebuje detektyw? I teraz tak, po pierwsze. Luneta. Lunetę mamy, tak mi się wydaje. Tak, lunetę mamy. Sępie oko mamy. Luneta jest. Dwa. Potrzebujemy dziennik. Dziennik też gdzieś miałem. Wydaje mi się, że... czy to jest... Nie, to jest przyznanie działki, a ta książka, co to jest? Poszukiwania palionki. Tak, to jest mój dziennik. Ej, dobra, to będzie mój dziennik, bo... Albo nie, ja miałem chyba większy ten dziennik. Budka telefoniczna, kierowana... Dzień drugi. A to palionki, Boże, to jest tak stare? Co to tu robi w ogóle w Ender 6? Że to jest mało ważne. Ja gdzieś miałem dziennik mój i teraz czy tu są... Tu są instrukcje, listy jakieś do SpongeBoba. Co to się wyprawia? Ja tu mam takie stare rzeczy. Nie no, ja gdzieś dziennik miałem, ale to najwyżej stworzymy sobie nowy dziennik, bo nie wiem, czy ja tak uda mi się. Ja go miałem nazwanego na pewno. Nie no, gdzieś musi ten dziennik być. Miałem dziennik. Dziennik Tosta to się nazywało chyba. Coś takiego się to nazywa. O, dziennik Herobrine, dobra. Ale ja miałem dziennik Tosta jeszcze. No, ale to pewnie tak nie znajdę. Pewnie już lepiej jest zrobić chyba nowy. Wiersz na walentynki. Co są za rzeczy w ogóle? To jak to przeglądam, to ja jakbym na nowo życie przeżywał od nowa. Nie no, patrzcie, tu jest tych książek tyle, że... Dobra, bierzemy te wszystkie książki. Trzeba je wszystkie skompletować, bo ja widzę, że mam taki tutaj syf w tym wszystkim, że jest masakra. Tu tajne, tu też nie, tu też nie. Dobra, no tutaj nie ma już nic więcej. Promet, o tutaj, dobra, tu nie ma. Tutaj też nie, tu jest zadanie dla hejtera. Tu nie, zadanie drugie. Wow, ile tych książek jest, to jest głowa mała, nie? Tu witam w domu. Dobra, to jest jedyna książka tu, czy jeszcze jest jakaś książka? Nie widzę żadnej książki następnej. Dobra, tu ważny plan, to nie. I gdzie jest ten mój dziennik? Dobra, no ten dziennik gdzieś się, że tak powiem, zawieruszył, ale patrz, ile jest książek w ogóle. Jaka ogromna ilość ja tych książek już miałem zapisać. O, tu jest jeszcze dziennik Herobrine, no właśnie, to był ten. Wiersz na walentynki. Muszę te wszystkie książki powyczyszczać, bo mam ich strasznie dużo, a przydałoby się je wyczyścić do tego, żeby one były z powrotem możliwe do użycia. I tutaj sobie je odłożyć, nie? Tu są instrukcje, tu są jakieś, tu są chyba te puste. Masakra, ile tego jest. Tu jest jakaś książka jeszcze. Teraz pytanie, co to jest za książka? Sprawdźmy sobie ją. Sprawa trochę skomplikowana, zaprosił mnie. No to są też książki, które od Emily dostałem. Więc mamy strasznie dużo tego wszystkiego. Jeszcze zobaczę, czy w boxie nie mam książki? Nie mam książki. Dobra, odkładam te książki wszystkie tutaj. Będę je musiał wszystkie wyczyścić, tak żeby one były gotowe do użycia. Jedna z tych książek stanie się moim dziennikiem. I tam będę musiał rozpisywać. O nie!
O nie, i gdzie ja mam tą książkę, w której ja zapisywałem sobie... Nie! Dobra, będziemy musieli się przygotować do tego bycia detektywem następnym razem. Muszę się zastanowić, możecie napisać w komentarzu, jakie są atrybuty detektywa i co może mi się przydać.